When it's just you, well, times can be tough. Cześć, witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek Czy to naprawdę działa? I będę testować wodne naklejki do paznokci. Te naklejki w ogóle ogólnie wodne kojarzą mi się z dzieciństwa tak naprawdę. Pamiętam, były takie duże naklejki, motyle na przykład, kwiaty. Je się wycinało, wkładało się do wody, naklejało się, nie wiem, na przykład na zeszyt, gdzieś tam na lodówkę, czy nawet naklejaliśmy sobie na ręce. Także w każdym razie bardzo fajne wspomnienia i kojarzą mi się właśnie, jak już mówiłam, z dzieciństwem. Naklejki zamawiałam na AliExpress, znaczy wypatrzyłam na AliExpress, ale można je kupić też u nas, także nie ma problemu. Zapraszam Was serdecznie na taki odcinek i jeżeli ja to zrobię, to każdy z Was to zrobi. Czyli zobaczymy, czy to naprawdę działa. Słuchajcie, część naklejek zamawiałam na AliExpress. Chodziło mi głównie o naklejki wodne. Zobaczcie, jaki jest wybór tych naklejek. To są takie maleńkie kwiaty, bo mi akurat chodziło o to, żeby to były takie wiosenne, kwiatowe naklejki. Tutaj są też zwierzątka, są papuszki, są jakieś tam listki, jest nawet tygrys, koty, ale to wszystko było w zestawie. Głównie mi chodziło o takie naklejki wiosenne, ale są przecudne, słuchajcie, to są takie jelonki. No nie miałam pojęcia, że jest tak duży wybór naklejek wodnych do paznokci. Chciałam zobaczyć, czy faktycznie one działają, czy faktycznie można to samemu zrobić w domu bez żadnej pomocy jakiejś tam specjalistki. I teraz tak, w takiej formie są na AliExpressie, w takich dużych paskach oraz takich już pociętych, mniejszych zestawach. No są, słuchajcie, no to są już takie dopasowane, ale są przeróżne, zobaczcie. Przeróżne są zestawy. Ja może wyjmę i pokażę Wam dokładnie. I buciki, i jakieś tam nowoczesne, i napisy, serduszka, no po prostu super. Super są. Chodzi o to tylko, czy to działa. Przygotowałam sobie, słuchajcie, tutaj taki kieliszek z wodą. Będą mi potrzebne też nożyczki. Wybiorę sobie motyw. Ja przygotowałam sobie paznokcie wcześniej już sama. Nałożyłam hybrydy. I teraz, no tak jak umiałam po prostu. I teraz zobaczę, wybiorę sobie jakiś motyw, jaki będę naklejać. Może jakieś kwiatuszki. A może z tych. Może sobie tutaj coś wybiorę. Są takie śliczne, słuchajcie. O, może tak widać lepiej. Dmuchawce kolorowe, przepiękne, prawda? Pasują do różu. Tak mi się wydaje, że to będzie bardzo ładnie wyglądać. Zobaczymy w ogóle, czy mi wyjdzie. Nożyczkami teraz trzeba będzie wyciąć kawałeczek. Maleńki. Znaczy to, co będę chciała nakleić. Już sama jestem ciekawa, co ja tutaj zrobię. Ok. Kawałeczek wycięty i wrzucam do wody teraz. Aha, bo tutaj z wierzchu jest jeszcze taka warstwa, nie powiedziałam Wam, taka warstwa, widzicie, folii. Ona niech sobie tutaj będzie, ale z tego małego kawałeczka już zdjęłam tą folię. Teraz będę wrzucać do wody, ale jeszcze muszę sobie, bo chyba nie przyniosłam pinsety, bo czymś będę musiała to wyjąć, prawda, i nalepić na paznokcie. Mam
pensetę, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie lepiej by było wyciągnąć patyczkiem drewnianym. Wydaje mi się, że będzie to chyba lepiej, bo nie zniszczę tego maleńkiego obrazka. Dobra, wrzucam do wody. Jestem naprawdę ciekawa, co to z tego wyjdzie. Okej. To się musi rozwarstwić, prawda? Nie wiem, czy widać, no będzie ciężko pokazać ten kawałeczek. Czy się już odkleja od papiera wierzchnia warstwa. To są naklejki wodne, więc tutaj woda jest niezawodna. Bo też mam, słuchajcie, naklejki, ale to są takie naklejki, też mi przyszły. To chyba przez pomyłkę tutaj w polskiej firmie w Polsce zamawiałam. Zamiast naklejki wodne, to też musicie uważać, jak będziecie zamawiać. Przysłali mi takie zwykłe naklejki. To nie są naklejki wodne, tylko naklejki takie po prostu zwykłe naklejki, które się odklejają i przyklejają się na paznokcie. Więc nie o takie mi chodziło. Ja nawet napisałam do nich, że po prostu no nie przysłali mi towaru takiego, jak zamawiałam. Także też musicie uważać po prostu na to, co zamawiacie i co Wam przysyłają. Natomiast jak zamówiłam właśnie na AliExpressie, to oni nie chcę chwalić i nie chcę przechwalać i też zapeszać, ale zawsze co zamawiam na AliExpressie, zawsze na AliExpressie, zawsze przychodzi mi to co zamawiam, a nie coś złego, coś innego, prawda? Słuchajcie, chyba sobie to wyciągnę, tym... Obieracie metodę. Ja to już złapałam na paznokciu. Mam. Teraz to wystarczy chyba rozłożyć. Tego dmuchawca. Oj, on się coś... Jak go A to nie jest takie delikatne. Można to uformować. No jak schodzi z papiera, to trzeba uważać, słuchajcie, żeby się właśnie nie pozaginał. Już zaraz zobaczę, czy to jest całe. To spoko, myślałam, że to jest bardziej delikatniejsze, a to jest coś takie, że można to wyprostować. Mi się... Jak ściągałam go z tego. O, już mi się wyprostował właśnie, więc tutaj trzeba uważać. Jest cały dmuchawiec, ale skropię go wodą. Jest cały. Bo tutaj on się będzie najlepiej. I na ten paznok tam, żebyście widzieli. Popatrzcie się, ile się musiałam namęczyć, żeby go z powrotem rozłożyć, bo on odklejając się z papierka, on się złożył z powrotem. Znaczy zwinął się tak jakby, nie? Muszę ubrać okulary, bo chcę naprawdę dokładnie to zrobić. O, żeby on był cały. Okej, słuchajcie. I teraz wystarczy go wysuszyć. Dam go tutaj na bok paznokcia. Sprawdzę jeszcze, czy jest cały. Cały jest. Dobra. Zobaczcie. O. Mam nadzieję, że widać. Teraz go trzeba wysuszyć. Okej. I nawet się trzyma, słuchajcie. Także można to samemu zrobić i nawet poprawić można. Więc to nie jest takie delikatne. Przesunąć w prawo, w lewo. Także naprawdę super. Robię to pierwszy raz i już się w sumie udało. Okej,
suszymy. Dobra, może to tak zostać. Teraz będzie nam potrzebna lampa. Super. Ok, przeschło. Teraz daję top. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał, czy ten obrazek się nie będzie przesuwał. Jest śliczny. Ok. Czyli daję warstwę top na cały paznokieć. Nie, nie przesuwa się, słuchajcie. Świetnie wyszło. I do lampy. Zobaczcie. Taki kolorowy dmuchawiec. I teraz daję do lampy. Teraz daję oczywiście odtłuszczacz, muszę odtłuścić. To wszyscy wiedzą, że po skończonym malowaniu odtłuszczacz jest niezbędny. Ale słuchajcie, chciałam Wam pokazać gotowy rezultat. No pięknie wyszło, powiem Wam. Świetna zabawa i polecam, naprawdę. Bardzo się cieszę, że wyszło. Robiłam to pierwszy raz, więc na pewno będę robić częściej. I naprawdę mamy bardzo, 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 bardzo dużo możliwości. Bardzo dużo wzorów, no po prostu troszkę przyjemności w tym trudnym czasie, słuchajcie, dla nas. No jest pięknie. Jest piękny. Piękny jest ten dmuchawiec. W ogóle te naklejki są rewelacyjne, zdały egzamin, więc polecam. Nie polecam tylko tych naklejek, ponieważ one są takie odstające, ale jeżeli ktoś lubi, no to dlaczego nie? To można sobie też stosować. Ale te wodne naklejki są rewelacyjne. Słuchajcie, teraz fajną metodę Wam pokażę, bo pierwszy raz jest zawsze ciężki, ale udało się. Teraz pokażę Wam, jak świetnie zrobiłam z tym napisem, bo nie tylko kwiatki, nie tylko zwierzątka, ale również i napisy, jak Wam mówiłam, są w takich zestawach. Pokażę Wam teraz metodę bardzo fajną, jak bezproblemowo można to zrobić. Wycięłam już ten obrazeczek, który chcę nalepić i zdejmuję tą górną warstwę folii. I zobaczcie, jak to zrobiłam. Oczywiście pinseta będzie jednak najlepsza. Nie ten patyczek, co wcześniej mówiłam. Tylko pinseta. Obrazeczek się musi namoczyć. Teraz muszę to zrobić niestety lewą ręką, bo na prawym palcu chcę to położyć. Odczepił nam się już ten górny obrazek, ale wyciągamy go, przynajmniej spróbuję to zrobić lewą ręką. Będzie troszkę trudniej, ale staram się cały obrazek położyć na palcu. Zobaczcie. Cały obrazek tutaj kładę na palcu i najlepiej jest na paznokciu dać troszkę wody. I zobaczcie. Zsuwamy obrazek, który chcemy przykleić i on nam się wtedy nie złoży i wtedy już go tutaj mamy. Słuchajcie, całego. Tylko nawilżyć paznokcia i przesuwamy go w jedną, w drugą stronę, jak tylko chcemy. Także cały, najlepiej cały ten
obrazek z kartonikiem właśnie położyć tutaj i potem namoczyć paznokcia i górną warstwę zepchać, zjechać z nią na paznokcie i wtedy jest git, słuchajcie, wtedy jest super. To jest ten sam właśnie, co? O ten. Ale jest świetna zabawa, słuchajcie, polecam Wam serdecznie. Teraz oczywiście dam top, lampa i po prostu jest rewelacja. To taka metoda, chciałam Wam ją jeszcze pokazać, bo właśnie ją odkryłam. I teraz suchym, najlepiej nie watą, żeby nie było tych włosów, tylko najlepiej tym wacikiem wziąć i przycisnąć tylko. To Wam się od razu. Tu się nic nie stanie, zostanie na miejscu, a już będzie paznokć suchy. I zbierze po prostu całą wodę z paznokcia. Jak sobie już położycie na miejscu, na którym oczywiście chcecie, żeby to było. I teraz bez niczego. Zobaczcie, robię to drugi raz i jest świetnie, bezproblemowo, czyli polecam każdemu. Nakładam. Troszkę mi jest źle, bo to robię. Ja jestem praworęczna, a robię to lewą ręką, ale jest ok. Lampa oczywiście. I gotowe. Kochani, polecam Wam serdecznie. Te naklejki są super. Każdy je zrobi. Jak ja je zrobiłam, to każdy je zrobi. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapominajcie o łapkach, o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia. Pa! When it's just you, well, times can be tough.